Panie profesorze, przede wszystkim gratuluję wyróżnienia, ale zanim przejdę do takich szerszych gratulacji, chciałabym zapytać o pewną kwestię systemową, wzbudzającą bardzo wiele emocji w środowisku lekarskim, mianowicie o kwestię kształcenia i o samą liczbę lekarzy, również w tych specjalizacjach określanych jako deficytowe. Czy mamy naszych medyków porządnie policzonych i czy Naczelna Izba Lekarska wspólnie z ministerstwem opracowuje być może taką długofalową strategię na podstawie tej prognozy liczby lekarzy w przyszłych, kolejnych latach? Ilość lekarzy to jest jasna, czytelna, ponieważ samorząd lekarski prowadzi rejestr lekarzy i w tym rejestrze figuruje ponad 200 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów. Nie wszyscy są czynni zawodowo. Część z nich pracuje w niepełnym wymiarze etatu, niepełnym wymiarze godzin. I to jest ponad 20%. Średnia wieku lekarza to ponad 50 lat, chirurga 58. I to są te przerażające liczby mówiące o katastrofie kadrowym w naszym polskim systemie ochrony zdrowia. Myśmy wielokrotnie mówili, co trzeba zrobić przez 20 lat i to nikt nie podjął z nami rozmów w tym zakresie, by zmienić ten stan rzeczy, by polski system kadrowo przynajmniej, abstrahując od nakładów finansowych, był wydolny. Nikt nie podjął z nami rozmów. Próbuje się łatać dziury, próbuje się ściągać lekarzy spoza Unii Europejskiej, spoza naszego kraju. Jest to jeden z elementów, ale to musi być element, który gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo dla wykonującego ten zawód, ale także, a przede wszystkim dla naszych pacjentów. Panie profesorze, pozwolę sobie dopytać jeszcze o ten taki doraźny charakter polityki kadrowej Ministerstwa Zdrowia. Czy jego przejawem jest również stałe jednak od jakiegoś czasu zwiększanie tych limitów na studia medyczne bez jednocześnie takiej głębszej refleksji, ilu tak naprawdę lekarzy potrzebujemy w najbliższych kilkunastu latach i w jakich dziedzinach? Mniej więcej wiemy, że potrzebujemy około 40-50 tysięcy lekarzy. Byśmy dorównali ilości czy zasobom kadrowym średnim krajom europejskim i OECD. Stąd też to dobry kierunek. Tylko w tym wszystkim jeszcze trzeba, należałoby zmienić podejście do kształcenia na polskich uczelniach medycznych w języku angielskim. Bo przecież trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli polskie uczelnie kształcą w języku angielskim, to nie na polski rynek, tylko ci absolwenci, ci lekarze zasilą rynki świata, ponieważ polskie uczelnie, przynajmniej do tej pory, bo lekarz jest kształcony na uczelniach akademickich, uniwersyteckich, ma się to zmienić. Będziemy kształcić w Polsce lekarzy w szkołach zawodowych. Nie wiem, czy to przysłuży się polskiemu pacjentowi. A jeszcze większa obawa, czy ci absolwenci i ich tytuły zdobyte na tych uczelniach będą uznawane za równoważne z tytułami zdobytymi w Unii Europejskiej. Bo tam jest jasny zapis, że mają być to studia uniwersyteckie, akademickie. Panie profesorze, po raz kolejny znalazł się Pan na wysokim miejscu na naszym rankingu listy 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. To na pewno wyróżnienie nie tylko dla Pana, ale również dla całości środowiska. A jak Pan odbiera to, czy decydenci odpowiednio wsłuchują się w głos środowiska lekarskiego? Jest to na pewno osobisty mój sukces, ale przede wszystkim ja to odbieram jako sukces całego środowiska lekarskiego, lekarzy i lekarzy dentystów. Myślę, że to jest też takim odzwierciedleniem, że ten głos, ten krzyk czasami został wysłuchany w opinii publicznej. Nie zawsze został wysłuchany wśród decydentów. I to jest bolesne, ponieważ to my jesteśmy frontowcami, to my jesteśmy w bezpośrednich relacjach z pacjentem. I to my powinniśmy, i to jest naszym obowiązkiem przekazywania tych złych rzeczy, które się dzieją w tych relacjach pacjent-lekarz, by odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia mieli ogląd i wgląd w tą sytuację i
starali się go naprawić. A mam takie wrażenie, że nasz głos właśnie przez decydentów jest lekceważony, bądź jeżeli już jest wysłuchiwany, to w dużej odległości czasowej. Ja to komentuję czasami z uśmiechem. Lepiej późno niż wcale, dla dobra i bezpieczeństwa naszych pacjentów.